Witam, dzisiaj zaprezentuję Wam najnowszy model Renault. Jest to Renault Kadżar. Kadżar, zacznij żyć. Bogusław Linda reklamuje ten samochód jako auto takie mocno świeże dla ludzi młodych albo dla ludzi starszych, którzy chcą zacząć żyć. Szczerze mówiąc, po kilku dniach spędzonych z tym samochodem trudno mi jakoś pojąć to hasło. To hasło to zwykły marketing trochę przesadzony, bo auto, owszem, może się bardzo podobać nawet. Mi się podoba przód, ale reszta tak średnio. Aczkolwiek uważam, że samochód obiektywnie jest ładny, natomiast subiektywnie no, oceniam go tak sobie. Bardziej podoba mi się Nissan Qashqai, na którego płycie podłogowej został zbudowany Renault Kadżar, którego też podzespoły Renault Kadżar wykorzystuje. Jakoś nie wzbudza większych emocji we mnie ten samochód, chociaż rzeczywiście no, jest atrakcyjny, tak? Jest atrakcyjny, zwłaszcza dla Renault, które ma w ofercie Captura, no i potrzebowało czegoś większego. Jest ten Koleos, ale Koleos, szczerze mówiąc, jest bardzo takim, wydaje się, przestarzałym samochodem troszeczkę. To, co zwraca uwagę tego auta, znaczy w tym aucie, to, że no, nawet stylistyka jest trochę kopią Nissana Qashqai'a. Zauważcie te linie, te przetłoczenia, to wszystko jest trochę tak wzięte właśnie z Renault, z Nissana. Natomiast fajną rzeczą są LED-owe światła z tyłu, z takimi tutaj wgłębieniami. Wygląda to atrakcyjnie. Tył prezentuje się tak, jak zauważyliście, nie ma tutaj tablicy rejestracyjnej. Tablica rejestracyjna zginęła mi dzisiaj, nie wiem gdzie jest, będę wracał, zobaczę, może znajdę. Tył wygląda może mniej atrakcyjnie niż przód, ale też nie jest najbrzydszy, jest całkiem fajny. Wysoko jest umieszczony tylny zderzak, więc w zasadzie teoretycznie nic nie uszkodzimy, jeżdżąc nim w lekkim terenie, natomiast już gorzej jest z układem wydechowym, który jest dosyć nisko. Zajrzyjmy może do bagażnika. Otóż tu jesteśmy. Bagażnik wydaje się mieć nisko pociągniętą klapę, nisko umieszczony próg załadunkowy. W rzeczywistości nie jest on wcale tak nisko. Zauważcie, on mi sięga mniej więcej do krocza, tak? Więc jest dosyć wysoki. 470 bodajże 3 litry. Złożony z podwójnej podłogi, tu pod spodem jest roleta, którą zdjąłem wcześniej do zdjęć. Podwójna podłoga składa się też z dwóch elementów, no nie ma tu za dużo przestrzeni pod spodem, więc można tu umieścić na przykład roletę, jeżeli jest potrzeba jej złożenia, prawda? Tak prezentuje się bagażnik. W tej klasie wydaje się spory Renault Kadżar. Renault Kadżar to samochód, który plasuje się gdzieś pomiędzy Nissanem Qashqai'em a Nissanem X-Trailem, zarówno wielkością, ponieważ ma taki sam rozstaw osi jak Nissan Qashqai, natomiast jest dłuższy od Qashqai'a, ma większy bagażnik, natomiast jest też mniejszy od Nissana X-Traila. Zdecydowanie mniejszy od Nissana X-Traila, więc jest takim, można powiedzieć, jeżeli X-Trail jest SUV-em klasy średniej, a Qashqai jest SUV-em klasy kompakt, no to Renault Kadżar jest gdzieś pomiędzy, aczkolwiek bliżej mu właśnie do tej klasy średniej, ponieważ samochód też trochę przypomina takie auta jak Outlander, jak RAV4, jak Honda CR-V, prawda, takie mniej więcej samochody ten samochód przypomina. No jeszcze raz zobaczcie ten przód jest naprawdę ładny, przód mi się naprawdę podoba. I tu zderzak jest już trochę niżej umieszczony, fajnie też wygląda z tej perspektywy ten samochód. Naprawdę ładny przód i niestety skopiowany bok i tył, troszeczkę to tak nie wygląda tak, jakbym chciał, żeby wyglądało. Jeszcze jedną rzecz chcę Wam pokazać. Bo otworzyłem bagażnik, zamknąłem, nie pokazałem Wam jednej fajnej rzeczy. Renault, aha, już się Renault zamknęło. Musimy poczekać, otworzę go. Okay. Renault pomyślało trochę nad tym samochodem.
funkcjonalność tego auta jest bez zastrzeżeń. Naprawdę fajnie, fajnie zaprojektowany samochód. Zauważcie, że tutaj mamy takie uchwyty, znaczy takie dźwigienki, którymi składa się fajnie oparcie kanapy. Dzięki temu samochód no zyskuje, tak? Zyskuje, nie trzeba, tak jak na przykład w Renault Megane, składać kanapy na dwa razy. Zajrzyjmy od razu na tył, bo z przodu, że tak powiem, skończymy nasz materiał wideo. Bardzo mocna sprężyna tej kanapy, a to dobrze, bo ona się przynajmniej lepiej składa. Usiądźmy z tyłu. Z tyłu fotel jest ustawiony, jak to zazwyczaj bywa, pode mnie. Więc miejsca jest tutaj sporo, znaczy sporo, jest tyle, ile trzeba w takim samochodzie, tak, nie brakuje przestrzeni, naprawdę dwie dorosłe osoby jadą tutaj komfortowo, aczkolwiek kanapa mogłaby być umieszczona troszeczkę, czy siedzisko kanapy mogłoby być umieszczone troszeczkę wyżej, bo uda, nie czuję tutaj do połowy ud, nie czuję podparcia, znaczy do połowy, no do tej mniej więcej części, nie czuję tu zbyt dobrego podparcia, ale nie jest źle, nie jest źle. Gorzej jest tutaj z miejscami, to znaczy tak, na stopy nie, bo stopy się mieszczą, natomiast już tu piszczele dotykają tutaj tego tyłu, tych oparć, aczkolwiek nie jest to jakiś, że tak powiem, brak komfortu, nie odczuwam tutaj braku komfortu. Mamy zagłóweczki, całkiem jakieś takie ładne. W ogóle Renault fajnie zaprojektował wygląd kanapy, wygląd też przednich siedzeń, który za chwilę zobaczycie. Jest podłokietnik, są miejsca na kubeczki eleganckie, są zaczepy Isofix. Tutaj te zaślepki są, oczywiście je pozdejmowałem, bo ostatnio przewoziłem foteliki. Są zaślepki, są na wierzchu uchwyty Isofix, więc nie trzeba ich szukać. Tak jak w innych samochodach niektórych, gdzie właściwie znalezienie zaczepów Isofix jest bardzo trudne, a chociażby w niedawno testowanym przeze mnie Peugeotie 508. Jest też panoramiczny dach, oczywiście w bogatej wersji wyposażenia, który jakoś specjalnie nie odbiera przestrzeni na głowę, bo przy moim wzroście 1,80 m nie ma tragedii. O, zobaczcie. No to jest właśnie, kurczę, Renault. No ja nie rozumiem, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Czy ktoś to przeciął, czy to jest przecięte fabrycznie, nie wiem. Dobra, więc przejdźmy teraz do tyłu, żeby nie przedłużać tego wideo. A jeszcze powiem tylko tutaj, oczywiście twardy plastik, bardzo małe kieszenie na jakieś drobiazgi, aczkolwiek tutaj no, żadna butelka się nie zmieści, chyba że taka bardzo malutka, jakiś portfel czy coś w tym stylu to się zmieści. Tu jest jeszcze taka mała kieszonka, chromowane klameczki i idziemy do przodu zobaczyć, jak wygląda Renault Kadjar z przodu. Renault Kadjar z przodu wygląda następująco. Ma całkiem ładny kokpit, naprawdę bardzo ładny moim zdaniem. O, zobaczcie, co tu się dzieje. Tu się pojawia cyfrowy obrotomierz, tu się pojawia system Airlink. Ja specjalnie trochę pojeździłem, żeby ten system Airlink odpalił, bo dzisiaj potrzebował na to ponad pół godziny. No ale już działa, więc pokażę Wam kilka fajnych rzeczy, które są w Renault Kadjarze. Nie będę tu mówił o tym, ile jest przestrzeni z przodu, bo przestrzeni z przodu właściwie teraz w każdym samochodzie jest tyle, ile trzeba. Nie pamiętam już, żebym siedział w ciachnym aucie. Regulacja kierownicy czy fotela jest, nie ma żadnych jakichś niedostatków. Jest wzdłużna regulacja kolumny kierowniczej, jest jakaś regulacja fotela. Nie ma problemu. Problem jest na przykład z umieszczeniem butelki wody, bo za chwilę Wam pokażę. Ona nie zmieści się niestety tutaj. Tutaj zmieści się, tu zmieści się znów tylko malutka buteleczka, taka półlitrowa i nic więcej. Tą butelkę wody wywalimy do tyłu, a pokażę Wam, tak wygląda fotel. Fajnie wygląda. Nie wiem, czy to wymyślili jakby po to, żeby było ładnie, czy to jest tak wymyślone, żeby było wygodnie. Ale wierzę, że wzięto pod uwagę ten drugi aspekt, ponieważ ja tym samochodem już troszeczkę kilometrów najeździłem. Nie sugerujcie się ilością paliwa w baku, bo ten samochód bardzo mało pali. I fotele są naprawdę wygodne. Już nie pamiętam, żebym siedział w tak wygodnych fotelach w samochodzie francuskim. Te naprawdę są fajne, naprawdę zasługują na uwagę. W ogóle Renault Kadjar to jest auto, które budzi bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony jest fajny, z drugiej strony jest niefajny. Ma dużo ładnych rzeczy, na przykład ten kokpit jest moim zdaniem jeden z najładniejszych kokpitów w tej klasie, w SUV-ach w ogóle. Ładnie zaprojektowane, ale już na przykład dobór materiałów czy jakość montażu, no chociażby tu zobaczcie,
Widać tu jakaś jest taka większa szczelina, tu mniejsza. To lata i skrzypi. To skrzypi jeszcze głośniej. To jeszcze głośniej. No i to tak właśnie jest w Renault. Tak samo na przykład, jeśli chodzi o ten panel centralny. Jest zrobiony z tego materiału. Ja go umownie nazywam, tak chyba będę mówił na niego w materiałach wideo, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Żelazko gładki, tak go nazywam, bo on jest z jednej strony gładki, ale z drugiej strony nie jest to taki śliski materiał, jak te czarne, tak zwana fortepianowa czerń, którą, jak wiecie, której nienawidzę. Na górze coś w rodzaju takiego ala włókno węglowe, ale oczywiście z tworzyw sztucznych i jakby innym wzorze, ale wygląda to ładnie i to samo mamy tu z tej strony. Dlaczego mieszane uczucia? Na przykład tak, to całe zrobione zostało z tego fajnego, naprawdę miłe, ładne, fajne tworzywo, które się jakoś ani nie brudzi, ani nie rysuje bardzo. Tutaj jakaś chromowana listwa, fajna ozdoba. Również i tutaj mamy to tworzywo, jest go całkiem dużo. Ale na przykład tutaj, ten plastik już jest dosyć tandetny. Zobaczcie, auto jest prawie nowe, już jest porysowane. No ten jest tandetny i tak, przypuszczam, że było tak, Renault pomyślało, nie użyjemy fortepianowej czerni, bo ludzie na to narzekają, no ale jakoś musieli chyba mieć umowę na to, no i stwierdzili, że chociaż na tym przycisku to zrobią. No po co tu zrobić to, skoro tu jest taki ładny przycisk, naprawdę nie jest zły, no jest ładny, a tu już zrobili z tego fortepianowego dziadostwa, nie wiem po co, nie rozumiem, kompletnie tego nie rozumiem. Przycisk start, stop. Żadnej zaślepki, żadnych takich bzdur, więc tu też fajnie, ale no zobaczcie, co bym nie robił, to ten samochód trzeszczy. Oczywiście nie trzeszczy tak bardzo i nie skrzypi jak Renault Espace, ale, no ale też no, ta jakość niestety no, nie jest taka, jak powinna być. Tak samo jak ta skóra, no ta skóra jest taka, że nawet trudno się nabrać na to, że to jest skóra, to jest taka sztuczna, że aż no wali po oczach z daleka. Jeśli chodzi o funkcjonalność, no jeszcze pokażę Wam, no, ładna kierownica, naprawdę ładna kierownica. No i po jaką cholerę dali tutaj to i to? To po co ten czarny tutaj fortepianowy plastik, który już jest taki ufajdany, jakby tu ktoś naprawdę coś napluł, narobił, nasmarkał. Funkcjonalność jakby kokpitu, otoczenia kierowcy jest fajna, bo tak, mamy tutaj duży schowek na jakieś takie pierdoły, telefon, portfel, dokumenty, klucze, tak? I tu się zmieści tego naprawdę dużo. Mamy dwa wejścia USB, mamy gniazdko. Jest uchwyt dla pasażera, który skrzypi oczywiście. Dla pasażera, który może się trzymać, jeżdżąc tym samochodem w terenie, co oczywiście będzie zdarzało się bardzo rzadko. I teraz tak, klasyczny włącznik tempomatu, ogranicznika prędkości, hamulec postojowy, no i pokrętło do zmiany trybów napędu. Po jaką cholerę Renault zrobiło to pokrętło? Naprawdę, raz, że to ani to już nie jest modne, ani to jest nikomu niepotrzebne. Tryb 2WD, auto, które nie różnią się kompletnie niczym, poza tym, że w 2WD nigdy nie mamy napędu na 4 koła, a tutaj mamy na zawołanie. A to lock, no to przecież można było zrobić po prostu przycisk. Zostawić auto, dać sobie spokój z tym 2WD, ewentualnie zrobić to po prostu przyciskiem, tak jak Mitsubishi Outlander to zrobił. Wgłębienia na kubki, które są bardzo płytkie, ale w miarę stabilnie trzymają się kubki. Natomiast przydałoby się to jakieś elementy, które by te kubki jeszcze dodatkowo przytrzymywały. No i fajnie wkomponowane tu w podłokietnik już właściwie przyciski do włączania ogrzewania foteli, nie jakieś pstryczki elektryczki jak ten tutaj na wierzchu, tak jak w Peugeotie na przykład, czy jak w, nie wiem, w Nissanach, tylko tu fajne przyciski, których praktycznie nie widać, jak się tak siedzi normalnie, fajnie pod ręką umieszczone. I teraz tak, podłokietnik widzę nie jest regulowany, pierwsza warstwa, płytka na jakiś telefon, na dokumenty, na portfel, ewentualnie ktoś ma cienki portfel, tak jak ja, no i bardzo, bardzo głęboki schowek na cokolwiek, nie wiem, może tu się zmieści woda, kurczę, proszę bardzo, prawie, no nie zmieści się, ale już jakaś niższa butelka by się zmieściła, no bo jest tam takie wgłębienie, jest bardzo głęboki schowek, więc to jest fajne, to jest plus, tu brawo dla Renault, ale oczywiście Renault nie mogło już wykończyć tego porządnie, zobaczcie jak to jest, jak to wygląda, tu, tutaj już jakieś pogryzane, tu w ogóle jest nieobrobione. No i tu, no to jest, tu już wygląda jeszcze gorzej. Nie wiem, czy to widzicie, ale no właśnie tak, tak,
Tak jest w Renault. Dlaczego Renault nie może stworzyć... O, tu tak bardzo nie skrzypi. A to musi tak skrzypieć. Dlaczego Renault nie może porządnie zmontować samochodu? Tego przecież nikt umyślnie nie wyrwał, nie wierzę w to. To po prostu odpadło i to samo jest oczywiście w Nissanach. Dobra, skoro już nagadałem się o wykończeniu, o tych rzeczach, no to pokażę Wam nowości w Renault, bo nowością jest nowy system multimedialny AirLink. No i już Wam pokazałem, bo już on nie działa niestety. Może włączę silnik, to będzie działał. No niestety, już AirLink przestał działać. Więc nowością jest system multimedialny AirLink, którego Wam na chwilę obecną nie pokażę. Jeżeli on zacznie działać, to postaram się zrobić tak, że jak on się włączy, ale widzieliście, kurczę, no, widzieliście, że on działa, jak wchodziłem. Widzieliście, to była godzina, był chyba nawet napis AirLink. Więc jeżeli on się już uruchomi, tu jest oczywiście wersja Bose, to jest taka topowa wersja z najlepszym wyposażeniem i jednocześnie najlepszym sprzętem grającym, to pokażę Wam kilka funkcji, kilka nowych rzeczy, nowy panel. Pokażę Wam też zegary, wskaźniki, tak, TFT, które można konfigurować, można zmieniać grafikę obrotomierza, można go zamienić w prędkościomierz, można zmieniać mu kolory. Tutaj to mogę Wam pokazać. A może włączę samochód, bo to może nie wszystko. Ok. Tu mogę Wam pokazać, że tutaj można podejrzeć na przykład, jak dużo koni mechanicznych i newtonometrów kierowca w danej chwili używa, prawda, w ten sposób. Może też podejrzeć, jak działa napęd. Tutaj mamy teraz tryb 2WD, mamy 4WD, no i mamy oczywiście lock. I tutaj oczywiście jest to fajna rzecz, która zdradza, jak dziś wygląda temat napędów na 4 koła. Zobaczcie, włączyłem tryb lock, więc dlaczego sprzęgło się nie zablokowało? Oczywiście według tej grafiki, tak? Powinno być teraz 50 na 50, a nie jest. Jest nadal 100 na 0, tak? Czyli 100% idzie cały czas naprzód, mimo że napęd przecież jest w trybie lock. W trybie auto jest taka grafika, jeżeli jedziemy normalnie na szosie i na przykład wciśniemy gaz mocno, to tam zmienia się, no mniej więcej do 15% dochodzi na tylną oś, zazwyczaj jest to 5%, natomiast w jakimś tam terenie, szutrze czy coś takiego, to rzeczywiście ta grafika tutaj reaguje szybko, pokazuje, jak ten moment obrotowy się zmienia, tam do 40 maksymalnie widziałem procent przechodzi na tylną oś. Nie wiem, jak w trybie lock, który jak widzicie działa tak, jak działa. Samochód bardzo mało pali, tutaj wynagradza kierowcę listkami za odpowiednią prędkość, za odpowiednie wciśnięcie pedału gazu. Mamy cyfrowy wskaźnik paliwa, który działa różnie. Mamy też cyfrowy wskaźnik temperatury silnika. Silnik bardzo szybko się chłodzi, niezbyt szybko się rozgrzewa, ale naprawdę bardzo mało pali. No nie pokażę Wam teraz, no nie włączy się chyba ten system AirLink, nie pokażę Wam, jak tu się zmieniają kolory, grafiki i tak dalej. Jeżeli to się uruchomi, no to postaram się Wam to pokazać. No i właściwie to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o Renault Kadżara. Samochód, mówię, mieszane uczucia, no czyli zobaczcie ten schowek, no dlaczego tutaj to nie jest o tak spasowane, no nie? Mieszane uczucia, jak zwykle słaba jakość wykonania, znaczy słaba. To nie jest tak, że tu jest słaba jakość wykonania, tylko na tle konkurentów jest ona słaba, bo musimy jakby brać pod uwagę to, że inni idą do przodu, może nie wszyscy, ale inni idą do przodu i jedni osiągnęli już jakiś wysoki pułap, inni cały czas starają się do niego dążyć, jak na przykład Peugeot, który bardzo dobrze wykonuje niektóre auta, a Renault cały czas zostaje daleko z tyłu. Oczywiście to się cały czas jakoś poprawia, ale nadal za konkurentami są daleko. Więc mówię, mieszane uczucia, bo funkcjonalność samochodu, przestronność, ergonomia bardzo dobre, tak? Natomiast niedziałający system multimedialny, trzeszczące elementy wnętrza, niezbyt dobre spasowanie, no to jakby na minus tego samochodu. Ogólnie wiadomo, takie rzeczy
nie mają aż takiego dużego znaczenia jak właśnie te cechy, które jakby wykorzystujemy na co dzień, tak? No bo najważniejsze jest, żeby samochód był pakowny, ładowny, wygodny, komfortowy, łatwy w obsłudze, przyjemny. Natomiast są to rzeczy, które no tak tej przyjemności zawsze trochę ujmują i dlatego częściej się wybiera, prawda, samochody innych marek. Chociażby Hyundai jest lepiej zmontowany, mimo że stylistycznie zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, no, to nie dorównuje moim zdaniem Renault. No i to by było tyle. Tak jak mówię, jeżeli pojawi się system multimedialny, jeżeli się włączy, to jeszcze się widzimy, jeżeli się nie włączy, no to do zobaczenia przy następnym teście.